przez media i też ich pozdrawiamy z nowego pomieszczenia przy ulicy Monte Cassino 15. Boże, daj nam światło wielkie, abyśmy poznali Twoją prawdę i ukochali Cię ponad wszystko. Przyjdź, Duchu Święty. Wybrałem dzisiaj jako wstęp Ewangelię z dnia dzisiejszego. Przypomnę tylko niektóre słowa. Nikt nie przyszywa łaty surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki i wino przepadnie i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Czasem ostatnie zdanie z jakiegoś tekstu wyjaśnia wszystko. Zanim do tego przejdę, to chcę Was serdecznie przywitać jeszcze raz i cieszę się bardzo, że tutaj przyszłaś, że jesteś też między nami, że jest tutaj tyle osób nowych. I według mojego znajomego z Rzymu, który był rektorem Marianum, takiej papieskiej uczelni, wy jesteście wszyscy studentami. I to was zobowiązuje. Tutaj nie będziecie odpoczywać. Tu będziecie różne rzeczy musieli sami robić. Ale po to, żebyście byli naprawdę wierzącymi z klasą. Chcę się przedstawić najpierw krótko, bo może ktoś widzi mnie po raz pierwszy. To mam na imię Jan i pierwsze 19 lat życia przeżyłem w Żywcu, drugie 19 lat życia we Wrocławiu. Potem mnie kardynał Gulbinowicz zwolnił na zawsze na 11 lat do pracy w ruchu oazowym, który też na wskroś był charyzmatyczny i jest poniekąd. A potem jeszcze mnie zwolniono na 17 lat do pracy we Włoszech, aby tam przy Ojcu Świętym poznać, w jaki sposób masz się ty rozwijać i twoja odnowa, czy w ogóle jakakolwiek grupa. Ale potem miałem w RPA wypadek i wróciłem do Polski w roku 2011 i mieszkam w Witkowie, w małej miejscowości, aby mi nikt nie zazdrościł, że mam dużą parafię. Bo duży człowiek to jest nie ten, który ma albo dużo lat, albo duży samochód, tylko że ma wiarę wielką. Dużą wiarę. Jak będziesz miał dużą wiarę, to będziesz wielki. I tutaj przy mnie są asystenci Zuzanna, pierwsze imię jej Agnieszka i Henryk i w ogóle cały zespół, którzy też usługują, jak widzieliście. Mamy siedzibę w Witkowie, a tutaj jesteśmy na takim poligonie, który nazywamy spotkaniami biblijnymi. Ten poligon tutaj znalazł Henryk i już pierwszy tutaj był na tym poligonie 10 albo więcej lat temu. I my tylko kontynuujemy te spotkania, które on rozpoczął. Dobrze. A więc od kilku tygodni moi tutaj poprzednicy mówili o tym, o czym mówiła dzisiejsza Ewangelia, że młode wino to jest chrzest i potem następujące łaski, różne spotkania i sakramenty i to wino nowe czasami przestaje jak gdyby spływać do twojego serca, bo czasami te przewody mają kamień i chociaż woda jest w rurach, ale nie dochodzi do twojego piętra. Ale poprzez różne ruchy i nawrócenia twoje, te twoje rury zostają pozbawione kamienia i
wierzę w to, że będziecie teraz świadomi i będziecie pozwalały Duchowi Świętemu, żeby na nowo wlewało się do waszych serc nowe wino. I dzisiaj to jest taki ciąg dalszy. Myśmy tutaj kurek odkręcili i teraz zastanowimy się nad tym, co może nam dzisiaj Pan Bóg dać. Na pewno już macie pewien poziom wina. To jest absolutnie łaska Boża, darmo dana. I będziemy tego świadomi, że naprawdę dostaniemy wszystko, co tylko możemy pomieścić, jako bukłaki. Otóż zacznę od tego faktu, który wszyscy znacie, że żyjemy właśnie w czasie, kiedy to wino spływa na różne dzieła apostolskie. I jesteście tego doskonale świadkami, jesteście obeznani. A ja, gdy jeździłem po świecie, to zauważyłem, że Bóg właśnie działa bardzo potężnie w różnych częściach świata. Na przykład byliśmy kiedyś, jako moja wspólnota, ta eksperymentalna, w której byłem 17 lat, nazywała się Jan Chrzciciel. Byliśmy najpierw w Zimbabwe, powyżej RPA, ale tam nas wyrzucili, bo księża tam mieli bardzo silne kontakty z Indonezją. I właśnie w papież, gdy był w Indonezji, zobaczył takie grupy jak ta właśnie, takie 50-osobowe, w różnych parafiach, które studiują Biblię, powiedział, to jest Kościół przyszłości. I oni bardzo to wzięli na serio i wszędzie, gdzie tamci księża hindusi plantują nowe parafie, to zawsze gromadzą takie pięćdziesiątki i wlewają w serca słuchaczy młode wino Słowa Bożego i sakramentów. Dlatego jak oni zobaczyli, że jeszcze my tam się wciskamy ze swoją kongregacją, to po prostu poszli do biskupa i powiedzieli, żeby sobie nas zabrał. No i to niby zło obróciło się w dobro, bośmy dostali duże terytorium w Republice Południowej Afryki. I tam już nie było aż takich silnych wpływów tych właśnie indonezyjskich wspólnot i mogliśmy tam śmiało robić właśnie takie właśnie spotkania z katechezami biblijnymi. A więc widzimy, że Bóg działa potężnie. I to przebudzenie również jest widoczne w Polsce. I to nam dodaje otuchy, abyśmy teraz na nowo uwierzyli, że jak przyjmiecie tutaj pewne nasze inspiracje, to zobaczysz wielki przełom w twojej parafii. Nie będziesz już nigdy smutna, nigdy, albo nie będziesz nigdy czuła się zahamowana, absolutnie. Bo właśnie te rury Pana Boga i te rury łaski, Pan Bóg jest w stanie przetkać zawsze. Tylko to zależy od ciebie, czy będziesz w to wierzyć, że łaska Boża nareszcie będzie płynąć do twoich bukłaków. A więc czujemy się zachęceni, chociaż są problemy, bo tam, gdzie jednak życie Boże się rozwija, to poniekąd te nasze bukłaki pęcznieją i trochę zawadzają diabłu. Tego się nie ma co tego bać, że drażnimy też naszego nieprzyjaciela. No i to lanie bukłaków polega na tym, że młodzi dzisiaj chcą zaspokoić swój głód Boga. I każdy z was jest głodny. I chcą doświadczyć życia Jezusa Chrystusa. Nie tylko wiedzieć coś. I stąd ja bardzo wierzę, że i Polska będzie miała wielkie przebudzenie, bo od dzisiaj tylko będziesz mądrze plantowała swoją wspólnotę parafialną. Czy to będzie Odnowa, czy inna grupa. Nie ma już innej szansy. Będziesz to robić mądrze, profesjonalnie, jeżeli spotkałaś się z nami. I gdybyś była tego świadoma, no to byś klęczała przed Panem na kolanach, byś Go błagała, Boże, daj mi tę mądrość. Bo rzeczywiście nie ma nic ważniejszego, jak zaangażować się w dzieło przebudzenia świata. I zresztą wielu ludzi to robi.
I prawdziwi ewangelizatorzy wiedzą, że wszystko, widzisz, stoi na doświadczeniu Boga. I to dzisiejsze spotkanie będzie też dla ciebie doświadczeniem Boga wielkiego, działania Jego łaski. Bo gdy masz doświadczenie, nawet bardzo małe, że Jezus gdzieś tam w sercu twoim zastukał mocniej, to potem z tego poziomu doświadczenia możesz mówić i mówić bez końca. Ci się sama buzia otworzy i nie będziesz już nigdy milczącym człowiekiem. Albo będziesz najpierw śpiewać, albo będziesz sobie notować pewne rzeczy, albo kupować płytki, albo się zaangażujesz w jakąś diakonię, ale nie będziesz nigdy biernym człowiekiem, bo będziesz miała doświadczenie. A więc o tym doświadczeniu tego nowego wina powiem wam taki przykład. Otóż gdy byłem właśnie w RPA, to raz nas zaproszono jako taką wspólnotę Jan Chrzciciel do pomocy w ewangelizacji w parku wielkim miejskim w Johannesburgu. Ktośmy się zgodzili, żeśmy tam pojechali ze swoimi gitarami, sprzętem. No i ten park oczywiście się okrył straszną sławą, bo tam właśnie w tym parku w wolnych chwilach młodzież zamiast się uczyć, zamiast studiować, no to oczywiście oni tam używali tylko czego się dało, a więc maksymalnie używali najrozmaitszych używek, papierosów i innych rzeczy, o których doskonale wiecie. No i wchodzimy tam do tego parku i patrzymy w oczy jednemu policjantowi i on mówi do mnie tak: proszę księdza, z tymi ludźmi nie da się nic zrobić. I może ty takim jesteś policjantem i masz takie myśli: z moim synem nie da się nic zrobić. Musisz tego policjanta wyrzucić z parku twojego myślenia. Czy z moim mężem nie da się nic zrobić? I sprzedawcy papierosów chcieli zgromadzić maksymalną ilość młodych, szczególnie w sobotę i w niedzielę, i mieć na nich oko, żeby ciągle kupowali nowe paczki. No i tam jeden był taki, który też nagabywał ludzi do kupna różnych rzeczy i mówi do nas też: wynoście się stąd, z tego parku, bo nam przeszkadzacie w rozwijaniu interesów. Niszczysz nam interes, powiedział jeden taki. No i taka może też być u was reakcja w waszym życiu. Bo diabeł nie chce odnowy parafii. Temu się będzie sprzeciwiał, jak tylko będzie mógł długo. Będzie różne obawy wykorzystywał twojego męża, czy księdza, czy siostry zakonnej. Ale mimo tego zaczęliśmy rozbijać taką małą platformę, ustawiać głośniki, podłączać prąd, montować to wszystko. I w końcu już zaczęli grać, śpiewać pieśni chwały. I ty też w domu możesz robić to samo. Pośród tego gwaru i różnych problemów, chociaż nie masz gitary, ale możesz używać własnego głosu i wielbić Boga. I zawsze jakiś chętny podejdzie, czy to do ewangelizacji ulicznej w Szczecinie, czy gdziekolwiek ustawisz gitarę, czy staniesz ze śpiewem. Ktoś zawsze podejdzie, tylko ty masz stanąć. I takim rodzajem tego stawania to jest również w domu dopracowany krąg biblijny. I ty masz stać i chwalić Pana Boga pośród tych różnych sprzecznych, kłócących się zjawisk, czy w domu, czy na ulicy. No i po takiej dobrej godzinie czekaliśmy na jakąś odpowiedź i zaczęliśmy zapraszać do podium chętnych. No i zaczęliśmy już używać różnych takich krótkich kazań, niedługich, że Bóg cię miłuje, chociaż ty tego nie czujesz i tak dalej. I wśród tych podchodzących znalazł się jeden chłopak, który na nas ciągle
na nas ciągle bluzgał i mówił: uciekajcie stąd, bo nam psujecie interes. Ale mimo tego my ogłaszaliśmy tą prawdę jedyną, że Bóg swoją miłością i mocą krzyża może zmienić twój nauk, twoją sytuację życiową. No i on tak tego słuchał i mówi wprost, zaczął krzyczeć na głos: to naprawdę jest niemożliwe, bo ja kiedyś chodziłem do kościoła, ale mój kościół dzisiaj w Nowym Jorku jest martwy, mówi. Tam się nic nie dzieje. Tam nie ma żadnego życia. Nawet sam ksiądz nie wierzy temu, co głosi. Bo mówi dalej swoją Ewangelię: jeżeli ja wypiję coś, to momentalnie to czuję. Jak zapalę papierosa, momentalnie coś czuję. Ale jeżeli ty pomodlisz się nade mną i ja coś odczuję, to uwierzę twojego Boga. I zapędził nas w kozi róg. Bo co się stanie, jak on tego nie odczuje? Bo on chce nareszcie Boga doświadczyć, nie tylko słuchać coś o nim. Dlatego słuchanie powinno zawsze prowadzić do modlitwy, a modlitwa daje doświadczenie tej treści. A więc mówi do nas tak: jeżeli to, co głosicie, jest prawdą, to dlaczego nie mogę tego przeżyć w sercu? No bo głoszący musi wierzyć w to, że serce się może otworzyć. Nie tylko uszy, ale i serce, jak u Maryi. I mówi do nas: gdybym ja poczuł Boga, ja chcę być na haju u Boga. No i w końcu mówi do nas: pozwolę się wam modlić nade mną. Bo może będę chodził w tej mocy. I miał dalej serce nieskruszone, dalej jeszcze mruczał coś pod nosem, ale myśmy dalej za niego się modlili. Mniej więcej w ten sposób: drogi Jezu, my nie mamy żadnej mocy nad nim, żadnej, ale ty masz moc dotknąć jego serca. Odpowiedz na naszą modlitwę. Niech on odczuje twoją moc w sobie. I tak modlimy się, nagle po paru minutach on zaczyna drżeć. Najczęściej to jest objaw tego, że Pan Jezus działa w jego sercu, nie tylko w głowie. Drżenie, zimno albo gorące jakieś doświadczenie. I zaczyna powoli po tym drżeniu głośno krzyczeć: ja coś czuję. Czuję, że On jest, że Bóg, którego głosicie, jest prawdziwym Bogiem. I objął nas kilka osób w ramiona i przeprasza, że nas tak zbluzgał przed paroma minutami. I zaczyna po tym objęciu nas w ramiona biegać po tym parku i krzyczeć bardzo głośno: i ty możesz przeżyć Boga. I tak krzyczał. I mówi, że wy też możecie odczuć jego obecność. Bo Jezus to nie tylko nauka, ale to jest moc wielka. I jego słowo jest żywe, daje życie, powiedział do innych. Potem znowu były piosenki i inny człowiek podszedł do nas i mówi: ja kiedyś chodziłem do kościoła od dziecka, ale potem zacząłem się bawić w pewne gry komputerowe. I tak jakoś zostałem tak zniewolony, że pewnego dnia w nocy jakaś ciemność próbowała mnie opętać, omotać całkowicie. I wtedy, pamiętając słowa z Biblii, powtórzyłem słowa znane wszystkim: Jezus Chrystus. I ta ciemność, mówi ten drugi, odeszła ode mnie. I to mówił do mikrofonu. Bo jest powiedziane w Księdze Przysłów
cytuję Księgę Przysłów, rozdział 6, kto pisze wiersz 26. Jest powiedziane w tej Księdze Przysłów, że cudzołożnica, czyli diabeł, dybie na cenne, kosztowne twoje życie, w którym kryje się potencjał. Bo diabeł ściga tych, którzy są szczególnie dobrzy i mają jakąś misję do spełnienia przez Boga Najwyższego. I potem przyszła jeszcze druga matka do nas i mówi, że miała trzech synów, mówi do mikrofonu. Jeden jest w porządku lekarzem, drugi, trzeci inżynierem, a ten środkowy jest alkoholikiem. I mówi do nas, do mikrofonu, że z tego drugiego nic nie wyrośnie. A jeden z nas mówi, matko, to przeciwnie, jest akurat odwrotnie. Ten właśnie, który pije, to właśnie nad nim był największy plan boski. Tylko, że diabeł dybie na takich, nad którymi jest potężny potencjał boski. Dlatego go zniewolił. Musimy za niego się modlić. Bo popatrz, mówi jeden z nas do niej, przyjrzyj się alkoholikowi. Patrząc na nich, myślimy sobie, on jest do niczego. Tak właśnie my patrzymy ludzkimi oczyma, ale Pan Bóg patrzy inaczej, bo właśnie ta nierządnica dybie nad tymi, nad którymi jest wielki plan boski. I nieraz mówią ludzie, to jest zły człowiek, bo społeczeństwo zawsze z góry spogląda na takich, którzy mają problemy z wódką. Społeczeństwo spogląda z góry zawsze na kogoś, kto ma jakiś problem. Ale my się cieszymy, że Bóg tak nie patrzy na nas. I teraz pomyśl, ty idziesz tu i tam, pomału oddalasz się od Boga. Czy to nieprawda, że w młodości kochałeś Jezusa? Czy nie tak było, że modliłeś się porządnie? I chcę, byście wiedzieli, że Bóg nie jest zły wobec żadnego człowieka. On jest zawsze dobry. I nie stoi po to, żeby nas uderzyć, ale posyła Jezusa Chrystusa, aby Ojciec był wywyższony w tych bukłakach naszego życia. Tobie. I posyła Ducha Świętego, abyśmy potem mogli to, co stało się w naszym sercu, byśmy mogli to głosić światu. Bo jedni myślą tak, tu nie warto chodzić do tej sali, bo to jest dla mojej matki, nie dla młodych ludzi. Tymczasem Jezus kocha nas całą swoją istotą. Całą swoją mocą On nas kocha. A jeszcze razem z Jezusem kocha nas Ojciec Niebieski. I On czuje twój ból i wie doskonale, co ci dolega. On Chrystus całego świata. On kocha każdego z miliarda ludzi w Chinach. I nie jesteś zagubiony w tłumie. I nikt nie jest ważniejszy dla Ojca Niebieskiego jak ty. I właśnie to jest zawsze czas, by ta miłość weszła do twojego serca w nowy sposób. Czy wiesz, dlaczego Jezus umarł? Abyśmy już nie musieli żyć dla siebie. Ja nie żyję nawet dla siebie czy dla ludzi. Ja żyję dla Jezusa. Dla Niego żyjemy na ziemi. I On umarł na krzyżu, abyśmy resztę naszego życia przeżyli dla Niego. A dla kogo ty żyjesz? Ach, powiedział tam też nam jeden alkoholik, ty mnie nie rozumiesz, przez co ja przechodzę. Ja słyszę to od ludzi, którzy mają wiele problemów i wszyscy mówią o sobie, że ty mnie nie rozumiesz. To znaczy, każdy genialnie patrzy na siebie i mówi, ty mnie nie rozumiesz, bo każdy buduje swój spichlerz.
mówiąc, jeszcze bardziej mnie nie rozumiesz, bo gdybyś był w mojej skórze, to byś mnie rozumiał i postępowałbyś inaczej. A kogo tutaj nie ma w tej sali? No właśnie, nie ma tutaj obrażonych egoistów, którzy mówią, ty mnie nie rozumiesz. Bo oni tylko myślą o sobie, że cały świat ich nie rozumie. I właśnie to, co najbardziej cenimy w ewangelizacji, to nawet nie to, że jakaś osoba zaprasza to wino do siebie, ale że jeszcze mocą tego wina wraca potem po ewangelizacji do rodziny i przeprasza matkę i ojca za to, że tyle wyrządził im przykrości. Bo nareszcie się u nich budzi właśnie nie egoizm, ale altruizm. Nareszcie zaczynają myśleć o innych, aby im było dobrze. I to nas najbardziej pobudza i wzrusza, gdy nawrócony przychodzi do rodziców i potem wraca do takiej wspólnoty, jaką ty będziesz prowadzić. Ci egoiści tam wrócą do twojej wspólnoty. I będzie ten człowiek przepraszał was za stare życie, za to, że był samolubem. I Jezus, widzisz, w taką miłość wkłada do ich serca po modlitwie. Bo dla Chrystusa Pana my żyjemy i On nas chce wypełnić czymś lepszym, piękniejszym. A więc ja nigdy nie widziałem, aby Jezus, zabierając komuś papierosy, nie dał mu w zamian czegoś lepszego. Albo jak ci zabiera czas dzisiejszego wieczoru, to on ci da na pewno coś lepszego. Będziesz miała dużo czasu w tym tygodniu, bo dopiero jest poniedziałek dzisiaj. A więc on ma moc, widzisz, większą niż cały wszechświat. I on będzie taką właśnie moc wkładał tutaj w zachodniopomorskie województwo, które na razie może jest na ostatnim miejscu w liczeniu, w kalkulacjach, ale my wierzymy, że ta moc boska może wejść. Bo ona ma moc nad nastrojem wszelkiej pustki i wszelkiej słabości. A więc ci, którzy chodzą za Jezusem, wobec tego i zaprosili Go do serca, doświadczać będą, że warunki życia na Pomorzu tutaj wcale wam nie przeszkadzają. Proboszcz wam nie będzie przeszkadzał. Czy brak wiedzy religijnej wam nie będzie przeszkadzać. Tylko musisz dzisiaj zaufać wielkiemu Bogu i patrzeć na wielkiego Boga. Bo wtedy ci warunki nie będą przeszkadzały. Tylko będziesz wierzyć w wielkiego Boga. Ponieważ Jezus podnosi nas ponad wszystkie warunki, wszystkie słabości. A więc kiedy chodzisz z Jezusem i zaprosisz Go do siebie dzisiaj, to nic nie może cię zranić, nic ci nie może przeszkodzić, nawet w pracy czy w życiu codziennym. Bo dla mnie Jezus nie jest kimś martwym, ale jest On bardzo żywy, wielki, potężny Bóg. I On tutaj chce widzieć cuda w Szczecinie. Chce, by duchowe przebudzenie przeszło przez naszą ziemię i po to tutaj was dzisiaj zaprosił. Nie musisz oczywiście marzyć o Ameryce. Współczuję bardzo tym, którzy musieli wyjechać za granicę naszej Odry. Ale w czym tu jest problem? Że ci wyjeżdżający zrobili pewien krok i koniec. Ale ja widziałem też, albo wy na filmie, że Amerykanie, którzy mają wiele, to jeszcze im jest mało. I ktoś z nas powie tak. Gdybym ja miał to, co Amerykanie, to byłbym szczęśliwy, bo tak właśnie wielu myśli. Ale to nie jest prawda, bo wam pokażę bogate domy Amerykanów i wśród nich jest największa ilość samobójstw.
i jadą Mercedesem po narkotyki do kiosku, bo szczęście nie ma nic wspólnego z ekonomiką. Wiara jest potem produktem ubocznym, ekonomika jest produktem ubocznym wiary, ale szczęście nie ma nic wspólnego z ekonomiką. Ono jest tylko od serca zależne i od tego wina właśnie, które Pan Bóg dzisiaj wlewa i wcześniej też wasze serca. A więc On, widzisz, nas nigdy nie zawiedzie. To nie znaczy, że ekonomia nie jest ważna, ale jak nie będzie w Polsce równoległego przebudzenia, to my spichlerze ekonomiki budujemy na darmo. To tylko będzie skorupa pewna, jak skorupa jajka, a w środku będzie pustka, bo nie będzie Boga, a będzie tylko ekonomika. A więc, ponieważ, bo to, czym gasi dzisiaj człowiek pragnienie, na przykład jak zapali papierosa, to to jeszcze potem rozbudza w nim jeszcze większe palenie papierosa. I to jest robota głupiego, bo ciągle nie może ugasić w sobie pragnienia, doświadczenia. I to rozbudzanie i zaspokajanie pragnienia prowadzi go do śmierci. A więc widzisz, Jezus tylko może sprawić ten cud, że od dzisiaj każdy dzień twój stanie się lepszy. I to musisz bardzo mocno dzisiaj powiedzieć Jezusowi. I On, widzisz, zaspokaja wszystkie potrzeby w twoim sercu. I to będzie czynić nieustannie, bo Jego Słowo jest żywe. I to Słowo, jak belka pionowa krzyża, mówi, że ono przychodzi, jak jesteś sama i robisz studium Biblii. Ale również to Słowo przychodzi przez belkę poziomą, przez brata, przez przychodzenie na spotkania. I właśnie te ramiona krzyża są równe. Jeżeli mówisz, że wierzysz, to wierzysz na tyle, na ile idziesz dzisiaj za moim Słowem. I to jest niesamowite, to jest niepojęte. To dla tych, którzy nie są narodzeni z Boga, jest nie do przyjęcia, żeby miarą wiary było to, na ile ty masz ze mną wspólne dążenia. I dlatego to mówię do liderów tutaj obecnych, abyście śmiało wzięli w ręce przywództwo nad waszym ludem, nawet gdyby to było 5 osób, to musisz pamiętać, że miarą tego, jak on jest oddany Bogu, jest to, że robi razem z tobą to, co ty chcesz, aby było zrobione. Podaję przykład. Jeżeli mówimy, że bez religijnych domów, bez domów, gdzie są kręgi biblijne, Polska się nie zmieni, to właśnie to jest jedyna miara tego, czy mamy wspólną wiarę w Boga, że chcemy naprawdę, aby nasze domy, jak w Nazarecie Maryja, chcemy tam w tym domu rozkrzewiać wiarę, bo to jest najtrudniejsze pole. Bo nieraz powiesz tak, a ja bym tam poszedł do rogu gdzieś Szczecina, bo tam ten człowiek ma wygląd anioła, a u mnie wszyscy mają rogi w domu. To jest złudzenie oczywiście. Musisz zacząć dzisiaj wierzyć w to, że moc Słowa Bożego zmieni twoją rodzinę i będziesz jak Maryja i Jezus i Józef robić to 30 lat. Robisz to już na pewno, tylko jeszcze musisz głębiej to właśnie w sercu sobie uświadomić, że właśnie ta belka pionowa będzie taka, jaka będzie belka pozioma. I wiara twoja to będzie ta, którą będzie wyznawał mąż i ty wspólnie. A tutaj w tej sali ja i ty. To jest jedyna obiektywna wiara. Wszystko inne to są tylko marzenia twoje, wzloty, wzdychania wielkie, pielgrzymki gdzieś. A potem to wszystko jest parą. Dopiero musimy my uświadomić sobie, że zbudujemy świadomość w Szczecinie, jak będziemy mieli wspólne myślenie. I zostawimy te wszystkie górnolotne pragnienia, twoje wielkie marzenia indywidualisty i zejdziesz tylko do poziomu
takiego, który my na razie proponujemy wam, aby was doprowadzić do jedności. Dlatego ja mógłbym do was zrobić wykład już o jakiejś tam, powiedzmy, Grece w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i co by ci to dało. Natomiast my musimy spuścić powietrze i tak się zniżyć, aby tą pielgrzymką do Częstochowy iść razem. I dlatego jak nie pójdziemy razem w jednym marszu i nie będziemy kłaść akcentu na kręgi biblijne, no to będziemy tylko tak po prostu skakać po drodze, każdy w swoją stronę. Ale dlatego widzisz, żeby to wszystko szło równo, musicie zrozumieć, że miarą tej równości jest belka pozioma. Że pytasz się teraz, czy chcesz iść za pasterzem. I właśnie ta przewodnia rola pasterza na tym polega, że w Biblii, w Starym Testamencie zawsze pasterz szedł na przodzie swojego stada. I tak daleko zaszła owca, jak daleko zaszedł pasterz. Ale pasterz, który pas krowy, szedł z tyłu. Dlatego Biblia używa jako przykładu pasterza owiec, a nie pasterza krów. I to wam powinno pomóc zrozumieć dzisiaj, gdzie jest twój pasterz. I ile kroków już zrobiłaś za nim, żeby on się pod tymi krokami twoimi podpisał. Nie ty masz się podpisać, wtedy byłabyś krówką, która prowadzi sama pasterza. Ale my jesteśmy właśnie w owczarni i dlatego Biblia używa właśnie tego obrazu. Nie przez przypadek. Ale potem ty się zamieniasz w pasterza, jak wyjdziesz z tej sali i masz śmiało sobie postawić pytanie, do czego ja chcę doprowadzić 3 osoby w mojej parafii. I musisz nieustannie mówić, chodźcie za mną, będziemy modlić się, abyście zrobili krok za mną. I to jest dopiero coś wielkiego. I tych kroków w końcu zrobimy 200 i stworzymy w Szczecinie nową kulturę. A pomocą będą te wszystkie masaże, witaminy, różne katechezy piękne, po to, żebyś mogła zrobić następny krok. I nieraz trzeba 50 katechez, żeby na przykład zrobić następny krok za pasterzem. Bo to nie jest tak jak w parafii, że ksiądz powie kazanie już jedno i więcej go już nigdy w życiu nie powtórzy, bo się wstydzi, że mu wierni zarzucą, że on się nie przygotował. Ale w prowadzeniu owiec nie ma czegoś takiego. Dlatego tutaj zauważyliście, że my mówimy o tym samym na 8 sposobów różnych, każdy pod innym kątem, po to, żeby dobrze uświadomić sobie pewną prawdę. Szczególnie tą, że macie się czuć dobrze w owczarni, że Ojciec Niebieski do was się uśmiecha. On o was pamięta i on wie, o czym ty myślisz w tej chwili i czego pragniesz w tej chwili. I dlatego będziemy teraz go o to prosić, abyście odebrali dzisiaj jego szaloną miłość. Bo niestety on ci tą miłość objawia w tym głupstwie, mówię, tego pierwszego kroku do przodu, a jest nim domowy krąg biblijny. Bo on by mógł do ciebie objawić tą miłość inaczej tobie, przez jakieś ładne kwiaty, prezenty. Ale on mówi, nie, róbcie to, co wam powie wasz pasterz. I plusem tego jeszcze jest to, że jak ludzie w Szczecinie zobaczą, że wy ciągle mówicie, że realizujecie wizję odnowy parafii Jana Pawła II i będziemy to powtarzali raz tu, jak gwiazdki na choince, albo jak świeczki na choince, albo jak światełka, to nagle ktoś zobaczy, aha, to wszyscy jednakowo mówią, a z czemu oni tak mówią jednym językiem? I będą się wpatrywać w tę cudowną choinkę. I zaczną naprawdę zastanawiać się, a skąd oni o tym wiedzą.
I w ten sposób, jak będziemy szli równo, ludzie zobaczą, że tutaj coś jest zupełnie nowego. Że tu nagle jest owczarnia zorganizowana. Amen. Mi się wydaje, że tu się robi ciepło. Nie wiem, kto temu zaradzi, ale w każdym razie powstańmy teraz.